Hej wszystkim, z tej strony Sani, witam Was bardzo serdecznie na kanale DDOB. Dzisiaj pokażę Wam i opowiem w ogóle o akcji Uber Eatsa z McDonaldem, o tym jak to wszystko wyglądało. Pewnie już słyszeliście co nieco, ale ja tutaj rozwieję wszelkie wątpliwości. Generalnie sprawa wygląda tak, że kilka dni temu McDonald's wraz z Uber Eatsem zrobił taką akcję, że na całym świecie do zamówień z McDonalda można było również dobrać, za darmo dostać różne produkty. Jeżeli chodzi o rzeczy, które można było zdobyć przy swoim zamówieniu, to były to m.in. bluzy, spodnie dresowe, piżamy, poduszki, takie koce piknikowe. W całej Warszawie do zdobycia było tylko 400 różnych produktów. Myślę, że ubrań było pewnie około 180 na sztukę i wiele osób miało problem ze zdobyciem swoich rzeczy. Było bardzo dużo anulowanych zamówień, ale na szczęście prawdziwa DDOB stawiła czoło temu wyzwaniu i udało jej się zdobyć bluzę i spodnie. Już Wam pokazuję, jak to wszystko tutaj wygląda. Generalnie ubrania są naprawdę wielkie. Tutaj mamy bluzę z napisem World Famous i takim mini opakowaniem frytek tutaj nadrukowanym. I oczywiście mamy wielkie McDonald'owe metki, bardzo inaczej. No i mamy spodnie, które myślę, że połowę tych spodni weszłabym ja cała mniej więcej, może dobra, bez przesady, ale zmieściłabym się w tym jedną nogawkę. Również są ogromne. Jeżeli chodzi o rozmiar, są to M-ki. Podobno większość osób dostawała XL. I jeżeli zastanawiacie się nad jakością tych produktów, to są one takie no całkiem okej. Taki zwykły, najzwyklejszy dres, jaki dostaniecie w każdej sieciówce. Nic nadzwyczajnego. Mi szczerze mówiąc najbardziej podobała się piżama, której zdjęcie widzicie tutaj po bokach, tak samo jak zdjęcia innych rzeczy. I żałuję, że nie udało nam się jej zdobyć. No to na pewno nie są rzeczy, które ja będę nosić. Nie wiem, kto będzie je nosić, ja nie będę ich nosić. W każdym razie w ogóle masa osób, mimo tego, że ta akcja wcale nie była nagłośniona, po prostu postanowiła zaszaleć i tutaj spróbować zdobyć któreś z tych rzeczy. Przy tym wiele zamówień zostało anulowanych. Zresztą macie tutaj po bokach komentarze, zobaczcie sobie jak ludzie reagowali na tę akcję, czy im się udało różne rzeczy zdobyć, czy jednak byli mocno wkurzeni. Tak jak powiedziałam, mi najbardziej podobał się ten kombinezon i myślę, że on był faworytem wielu osób. I jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, słuchajcie, to będzie tyle. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, które z tych rzeczy najbardziej Wam się spodobały i w ogóle co sądzicie o tej całej akcji, bo szczerze mówiąc ona odbiła się sporym hejtem tutaj dookoła. Wiele osób było, tak jak już wcześniej powiedziałam, złych na to, że nie udało im się zdobyć wymarzonych makowych produktów i powiedzcie mi, czy w ogóle uważacie, że McDonald's powinien brać się za ubrania, czy raczej zostać przy jedzeniu. Czekam na Wasze komentarze, trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Cześć!